Gości najlepszych skoczków świata. Na początku grudnia pucharowe konkursy z braku śniegu w Trondheim przeniesiono właśnie do stolicy zimowych igrzysk sprzed 12 lat. Lillehammer to niewielkie miasteczko w południowo-wschodniej Norwegii, położone nad rzeką Lagen i jeziorem Mjosa. Skocznia narciarska znajduje się w Parku Olimpijskim. Stadion pomieścić może aż 50 tysięcy widzów. Obiekt Lysgardsbakken wybudowano na zboczu góry. Na szczyt można dostać się wyciągiem krzesełkowym. Oprócz poczekalni dla zawodników znajduje się tam też muzeum i restauracja dla turystów. Punkt K skoczni olimpijskiej znajduje się na 120 metrze. HS, czyli wielkość skoczni, wynosi 134 metry. Rekord 139 metrów należy do Andreasa Kittela. Ten skok z grudnia ubiegłego roku zapewnił Szwajcarowi pierwsze w karierze pucharowe zwycięstwo. Drugi konkurs Lillehammer wygrał Czech Jakub Janda. Adam Małysz w ten weekend był 10. i 5. Na pucharowym podium Polak stał 60 razy, ani razu jednak nie udało mu się być w trójce Lillehammer. Może dziś się wreszcie uda.